Mamy 23 stycznia 2020 roku, środa. Jest 15:35 i właśnie Felix i Lala były na służbie w biurze do godziny 15:00. A o 15:00 no, musiały wyjść na dwór. I oto są. Nie. Felix to jest gdzieś kocur, który ma gdzieś 7 lat może. Lala, kotka. Prawdopodobnie jest to mieszanina kota leśnego. Zobaczcie, jaka ona jest podpalana. Ona jest strasznie z Felixem. I zwykle w biurze. U jednych z pań są dwie panie, które pozwalają w biurze im na fotelach spać. Także godzina 7 rano, to one już czekają pod drzwiami biura, żeby wejść. No a później godzina 15 muszą wyjść. I tak w dni robocze mają ciepły kąt w biurze, a weekendy, święta i po 15:00 to już niestety muszą tutaj na dworze być. Odchowane, zadbane, grube. Proszę, jaka ta Lala jest gruba. Ona jako prawdopodobnie mieszanka kota leśnego bardzo lubi chodzić do lasu na spacery sama. Wręcz uwielbia spacery leśne. I to spacery leśne samotnie. Felix nie. Felix się raczej trzyma tutaj. Nie, Felix, kiciulko? Felix to w stosunku do Lali to się zachowuje jak ojciec. Jest bardzo wyrozumiały, troskliwy, opiekuńczy. Nie kicie. I można je spotkać zawsze razem. No i jest pytanie, gdzie Felix z Lalą przebywają, jak nie są w biurze? Ano w różnych miejscach. Bardzo często tu, w tym żywopłocie, tam wśród liści. O, już idzie. Lala się schowała, on idzie do niej. Poza godzinami pracy w biurze, to tutaj opiekuje się nimi kolega z oddziału, którego ja nazywam Michurin, ze względu na to, że opiekuje się ogrodem też naszym. To jest to kolega po szkole ogrodniczej w Szczecinie i tutaj wykłada im jedzenie. Woda, sucha karma, mokra karma pobiera ode mnie. No widać nie ma, to chyba im przyniesie. Kotki lubią przebywać tutaj, na tym tarasie pana dyrektora. Tutaj pan dyrektor wychodzi sobie w przerwach na papieroska. To lubią tutaj przysiadywać, albo gdzieś tutaj w tych krzaczkach sobie przysiadują. Chociaż mają tutaj domek, który przywiozła pani kierownik z oddziału.
czwartego. Jest to budka pieska, ale to dla tych kotków. Także w razie czego mogą się tu schować, jeżeli tylko chcą. Tutaj jedzenie im wykładają. Proszę. Wygląda, że czasami są tutaj. Albo kotki też lubią przychodzić tutaj na ten taras i sobie siadają tam na fotele. O, tutaj są fotele. Czasami też zdarza się, to już zależy od pracownika ochrony, co ten pracownik ochrony, który właśnie tam siedzą w tych budce przy bramie, wpuszcza do siebie i w ten czas tam przebywają i się grzeją. Szczególnie Felix lubi tam wchodzić i sobie leżeć pod kaloryferem. No to tak mają. No mogłyby z powodzeniem gdzieś indziej się przenieść, ale nie chcą, one wolą tutaj. I to jest ich rejon, gdzie one sobie przebywają.